i w tym momencie spójrzcie, 2300 minerałów Dimaga musi, przepraszam bardzo, Demuzin musi zbudować większą ilość fabryk, on ma jedynie 4 fabryki, dopiero teraz tutaj dobudował jeszcze jedną, teraz dobudowuje drugą, jego kasa jest naprawdę w kosmosie. I w tym momencie oczywiście musi tutaj złapać kolejny gaz, żeby budować większą ilość ogół, żeby budować większą ilość tutaj jednostki, ale Dimaga puszuje, stara się tutaj puszować, ogromne ilości obrażeń zebrały tutaj te roche i myślę, że to był dosyć duży błąd, spójrz jak one padają jeden po drugim, oczywiście zabiją tutaj kilka z tych czołgów, ale ogromnie stracił tutaj Dimaga, te roche mogłyby tutaj być w jakiejś większej grupie, myślę, że to był dosyć duży błąd. Demuzin w tym momencie będzie w stanie wypuszować swojego przeciwnika, spójrzcie jak tutaj stara się, nawet tutaj nie decyduje się tutaj na jakikolwiek mikro tymi helionami, te heliony w tym momencie wpadną w tą linię minerałów i zadadzą porażające ilości obrażeń, spokojnie, bardzo dobra pozycja tutaj na tym czołku Demuzima, chyba będzie decydował się na haras tutaj teraz z drugiej strony, ma tutaj jakiś inwestor, czy będzie decydował się na zamianę ich w Broodlordy, nie ma jeszcze Greater Spire'a, nie wiem czy on nawet nie jest tutaj wymyślany, powinien tutaj zdecydować się na jakąś może większą ilość, dopiero tutaj ten Spire jest tutaj wymyślany i w tym momencie no wow, Demuzim jest w świetnej sytuacji, on posiada jedną bazę więcej, on posiada golda i tylko chodzi o to tutaj, żeby on wydawał te pieniądze, żeby te pieniądze były jakoś tutaj utylizowane w jakąś większą ilość tutaj jakichś jednostek i spójrzcie, Dimaga świetnie tutaj wyłącza tą ekspansję i mała ilość roach, nie za dużo, on nie chce tutaj za bardzo poświęcać się temu atakowi, on chce tutaj, żeby po prostu nie było tutaj żadnych SCV-ów, które by cokolwiek zbierały i te SCV-y wszystkie zostały transferowane tutaj, oczywiście chodzi tutaj o SCV-y, które przeżyły i wow, w tym momencie te wszystkie drony chyba padną od jednej czy dwóch salw, ogromne obrażenia, Demuzim świetnie tutaj zharasował swojego przeciwnika, to jest po prostu oko za oko i Dimaga pomimo tego, że tutaj atakuje, pomimo tego, że jest atakowany, po prostu decyduje się tutaj na kolejny haras w bazie swojego przeciwnika, ale tutaj, pomimo tego, że 5 roachy było w stanie wyłączyć tą ekspansję, no to tutaj mamy jedynie 5 i zaraz tutaj ta kolejka jednostek zostanie zakończona i w momencie, w którym te tanki zsiedżują, to będą miały ogromną przewagę nad tymi roachami, zwłaszcza, że tu są upgrade'y 3 i 2, więc świetnie proaktywny bardzo był Demuzim, jeśli chodzi o swoje upgrade'y. Dimaga posiada tutaj także 2 na 2, ale upgrade'owane tory i upgrade'owane czołgi to jest po prostu masakrująca potęga. Ja nie wiem tutaj, czy jest cokolwiek, co Dimaga mógłby zrobić przeciwko tej jakże muskularnej, ale jakże powolnej sile Demuzima, on oczywiście stara się tutaj to w jakiś sposób tutaj wyłączyć, w końcu widzimy tutaj Broodlordy, oczywiście te Imbalordy, jak to niektórzy chcą je zwać, czy będziemy tutaj widzieć wikingi, które będą je atakować, dokładnie, w momencie, w którym po prostu widzi te Broodlordy, po prostu decyduje się na wikingi, wikingi będą doskonałe, zwłaszcza, że tutaj nie posiada zbyt wielkiej ilości jednostek, które będą w stanie je atakować, dopiero teraz tutaj widzimy jednego koruptora. Dwa tutaj koruptory są dokładnie. No i wow, Demuzim musi się jednak tutaj wycofać. On tutaj jeszcze jest atakowany. I nie wiem za bardzo dlaczego atakuje swoją fabrykę. Chyba dlatego, że nie jest w stanie tutaj w ogóle przeskoczyć do tego Nidusworma. Dopiero teraz. Nie wiem tutaj, czy chyba za bardzo się tutaj troszeczkę pomylił. No i w tym momencie te wikingi, kiedy zaczną atakować te Broodlordy, to naprawdę będzie to dosyć duża masakra, jeśli Dimaga nie zdecyduje się na większą ilość koruptorów, dopiero teraz tutaj je buduje, ale spójrzcie jak kolosalną przewagę posiada Demuzim, to jest 199 do 129, zniszczył tutaj tą ekspansję, podczas gdy ten Command Center no został zniszczony, ale został wyłączony, ale nie zniszczony i spokojnie będzie mógł tutaj przerzucić te swoje SCV-y, których jeszcze tutaj troszeczkę posiada. Absolutnie porażająca ilość jednostek, świetny, doskonały według mnie miks, jednostki przeciwlotnicze, których jest tutaj dużo, jednostki przeciw roachowe, piechotno zergowskie, jakimi są czołgi, przeciwlekkie, jakimi są heliony z upgrade'em, tym Infernal Pre-Igniter, no i oczywiście wikingi, które wspomogą w niszczeniu Broodlordów, których tutaj nie za bardzo widzę, gdzie one się znajdują. Chyba tutaj w tej ekspansji, no i nie posiada tutaj dużej ilości koruptorów, to jest jedynie 6 koruptorów. Chociaż tutaj wikingów też nie jest za dużo, ale one są tylko wsparciem, można powiedzieć, dla tych torów, 5 torów, tutaj dopiero, wow, większa ilość wikingów!
przepraszam bardzo, ale zwracam to, co powiedziałem. Ta ilość Wikingów po prostu przemieli tą ilość koruptorów i brudlordów i myślę, że to już nie ma absolutnie Dimaga nic do powiedzenia. Spójrzcie, po prostu jedna salwa, jeden strzał, sterta ciał, stara się tutaj jeszcze tymi koruptorami cokolwiek zrobić. W tym momencie myślę, że Demuzin powinien atakować tutaj te brudlordy i spójrzcie, jak one bardzo szybko padają. Cóż za masakra jednostek Zerga, tutaj pozostały jedynie tutaj jednostki, które są w stanie atakować na powietrze, a tylko trzy brutlordy. Jeszcze chyba tutaj jakaś transfuzja poleciała, nie jestem w stanie dokładnie tutaj zobaczyć. Tylko trzy brutlordy, spokojnie sobie tutaj z tym poradzi, tym jednym już można powiedzieć torem i myślę, że tutaj spokojnie powinienem atakować tego brutlorda, żeby zniszczyć te wszystkie brutlordy i spójrzcie, spokojnie tutaj nawet nie zsiedżowanymi czołgami jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi roachami. GG, Dimaga przegrywa jednak tą grę i wow, naprawdę myślałem tutaj, że Dimaga jednak zapewni sobie zwycięstwo w tej trzeciej grze. On bardzo ładnie tutaj proaktywnie expił szybciej od swojego przeciwnika, ale Demuzin świetny, absolutnie porażający miks jednostek tutaj przemielił, po prostu przewalcował się przez swojego przeciwnika. Doskonała kontrola, no i dzięki temu za chwilę przejdziemy do gry numer 4.